18 września wspominamy błogosławionego Józefa Kuta, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 21 stycznia 1905 roku w niewielkiej wsi Słowin, w połowie drogi między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem. Był najstarszym z pięciorka dzieci Józefa i Marianny z domu Piaskowskiej. Maturę zdał w roku 1924 w gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. W tym samym gimnazjum uczyło się trzech innych błogosławionych kapłanów: Janne Pomucen-Chrzan, Władysław Mączkowski i Aleksy Sobaszek. Po maturze studiował w seminarium duchownym w Poznaniu i w Gnieźnie, często dojeżdżając z rodzinnego Sławina. Po powrocie do domu pomagał rodzicom w pracach gospodarskich. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1929 roku. Jego pierwszą placówką była parafia świętego Floriana w Chodzieży. W latach 1930-1936 był wikariuszem w parafii świętego Marcina w Poznaniu. W 1936 roku został proboszczem parafii świętego Stanisława w Gościeszynie. Zamieszkali tu też rodzice Józefa oraz jego najmłodsze rodzeństwo, m.in. siostra Pelagia, która po roku 1945 wstąpiła do sióstr Serafitek. Ksiądz Józef prowadził Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, powołanych przez Akcję Katolicką w 1934 roku, do których należała prawie cała młodzież parafii. Pomagał m.in. w przygotowaniach przedstawień teatralnych i animował działalność chóru kościelnego. Wkrótce po wybuchu wojny parafia księdza Józefa stała się ofiarą brutalnego napadu kolonistów niemieckich z pobliskiej wsi Tarnowa. Wyłamano okna plebanii, dokonano rewizji osobistej obecnych, Józefowi przyłożono bagnet do szyi i kazano wyjść z domu. Tym razem skończyło się na straszeniu i rabunku mienia. Jednak już jesienią 1941 roku Niemcy zaczęli aresztować w Wielkopolsce pozostałych jeszcze w parafiach polskich księży. Zaczęła się czwarta, największa fala zatrzymań polskich kapłanów. Ksiądz Józef mógł uniknąć aresztowania. Ostrzegano go. Nie skorzystał z okazji. 6 października 1941 roku został aresztowany przez Gestapo. Przewieziono go do poznańskiego Fortu VII, w którym Niemcy urządzili obóz koncentracyjny Posen. 2 tygodnie później przewieziono go do KL Dachau i nadano mu numer 28074. Po przybyciu odmówił podpisania niemieckiej listy narodowościowej. Był bity i szykanowany. Pracował w komandzie śniegowym, bez odpowiedniego ubrania i obuwia, prześladowany przez sadystycznego kapo o nieustannym głodzie. Niebawem przeziębił się, a jego ciało pokryło się wrzodami. Skierowano go wówczas do obozowego szpitala, tzw. rewiru. Wyzdrowiał i po wyjściu z rewiru pracował na plantacjach. Mniej więcej w połowie 1942 roku zaczął słabnąć i chorować. Z trudem potrafił utrzymać w ręku kosz podczas prac w polu. Ostatnią próbę wydostania go z obozu podjęła rodzina. Gestapo miało postawić dwa warunki: wyrzeczenie się posługi kapłańskiej i podpisanie niemieckiej listy narodowościowej. Choć wiedział, że może mu to uratować życie, ksiądz Józef w ostatnim liście do rodziny dał do zrozumienia, że tego rodzaju warunków przyjąć nie może. Zmarł z głodu 18 września 1942 roku. Jego ciało spalono w obozowym krematorium. Został beatyfikowany przez papieża świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Józef aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Elżbieto, módl się za nas.
święci, święte Boże. Módl się za nami. Bądź nam miłości.